Chciałem Ci pokazać, co zrobić, jak już zainstalujesz swojego WordPressa na hostingu lub ewentualnie na maszynie lokalnej, tak jak ja to zrobiłem. Na kanale masz yy, cały filmik, jak zrobić lokalną instalację bez konieczności zakupu domeny oraz hostingu. Odsyłam Cię do tego filmiku. Prawdopodobnie gdzieś tu wikonce się pokaże z prawej strony Twojej. Yy, natomiast chodzi o to, że mamy zainstalowany WordPress i jakie są następne kroki, czyli już mamy zainstalowaną stronę, ale nie wiemy, czy już zacząć budować, czy już czy najpierw instalować wtyczki. Może najpierw coś zmienić, może jakiś motyw wgrać, może coś usunąć. W tym filmiku dostajesz po prostu poukładaną ścieżkę, co zrobić. Więc zachęcam Cię do obejrzenia tego. To już jest finalny projekt. Tak będzie wyglądała strona na sam koniec naszego działania. Eee, Taka stronka po prostu będzie e, finalnie, już w ostatnim jakby etapie stronki. Nie przejmuj się, że tu jest napisane firma budowlana i mm, puzelki, które w sumie nie pasują za bardzo do tego, bo to chodziło tylko o to, żeby nie skupiać się na layaucie, tylko na opisie, co, jak i kiedy robić. Także zachęcam Cię i zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, jest dodanie takiego. Takiej blokady, takiego czegoś, co sprawi, że klient lub osoba, która przypadkowo wejdzie na naszą stronę, jeśli tworzymy stronę na hostingu, nie zobaczy, co tworzymy. Czyli musimy zablokować widok strony ludziom, tak żebyśmy tylko my widzieli, co się dzieje. Do tego użyjemy wtyczki, dodamy nową wtyczkę. I jeśli jesteś na Elementorze, to na kanale mam filmik jak to zrobić z Elementora, ale nie każdy używa Elementora, więc pokażę uniwersalny, uniwersalny sposób. Jest taka wtyczka Seed Pro, też mam z niej, y, Prod właściwie, też mam z niej y, tutorial na kanale. Klikamy Install i za chwilę też przestawimy język, także spokojnie ale w pierwszej kolejności według mnie trzeba zrobić coś takiego, że no żeby nikt nie wiedział po prostu co u nas się dzieje na stronie i nie oglądał naszego placu budowy prawda? ja tu robię exit setup prawda? ustawiam sobie active tutaj wybieram sobie jakąś templatkę na przykład tą wpisuję strona w budowie tutaj możemy napisać sobie co chcemy dosłownie, nasza strona jest w budowie i tak dalej, i tak dalej, prawda? Nie będę tu tego pisał, bo to wszystko możemy sobie ozdobić. Klikamy save i tak naprawdę jak już ktoś wejdzie na naszą stronę obcy, to w tym momencie będzie widział właśnie tą stronę w budowie. Tylko pamiętajcie, że musi być active, a na preview, czyli na... My robimy preview, ale jeśli ktoś obcy wejdzie na naszą stronę, czy to klient, czy ktokolwiek inny, to zobaczy po prostu dokładnie to. Czyli strona w budowie. No i to jest pierwszy krok, krok, który należy zrobić. Jeśli używasz Elementora, to na kanale mam dosłownie taki sam filmik z Elementor Coming Soon, trybem wkrótce, ale nie będziemy na razie tego pokazywać. Odsyłam cię do tamtego filmiku. To jest sposób uniwersalny. Kolejnym krokiem, który robimy, to przejście do naszego kokpitu i tutaj do kokpitu i zmiana języka. Jeśli nie masz języka angielskiego, to zostawiasz, pomijasz ten krok, a jeśli masz, no to mamy to tutaj i klikamy na język polski i klikamy save changes, prawda? W tym miejscu możemy jeszcze zmienić nazwę witryny, prawda? I slogan, i to są bardzo ważne rzeczy, bo na przykład nasza nazwa witryny, no to akurat w tym przypadku jest taka, prawda? No, ale powiedzmy, że jesteśmy firmą budowlaną, to piszemy firma budowlana i na przykład najlepsze, najlepsze usługi budowlane w Polsce, prawda? No, wiadomo to tam marketingowo brzmi tak średnio, ale zapisz, i to jest też bardzo ważny element. Bo to troszkę identyfikuje naszą, naszą domenę, tak naprawdę. I przechodzimy teraz do tutaj do czytania. I klikamy: poproś wyszukiwarkę o nieindeksowanie tej witryny. Klikamy: zapisz. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo na etapie budowy strony, dopóki jej nie skończymy, nie chcemy, żeby nasza strona się pozycjonowała, bo Google je po prostu brzydko zapisze, i tak dalej. Klikamy zapisz zmiany i teraz przejdziemy za chwilę do następnego kroku. Teraz przejdźmy sobie do stron i stwórzmy sobie stronę główną taką od zera. Pisujemy sobie tu strona główna i klikamy opublikuj. Jeszcze pamiętajcie, że mamy na razie domyślny motyw, prawda? Przechodzimy sobie z powrotem do kokpitu. I usuwamy sobie tę sample page, bo nam na razie nie będzie potrzebna, i myślę, że w ogóle nie będzie potrzebna. Politykę prywatności, w zależności od tego, czy będziemy tworzyć sami pod stronę, czy ją wykorzystamy, możemy albo skasować, albo zostawić. To zależy od naszego podejścia. Ja to na razie zostawię. Przechodzimy do wpisów. Wpis też możemy usunąć, bo to jest tak naprawdę domyślny, yy, domyślny wpis. Tym bardziej, jeśli nie będziemy prowadzić bloga, no to powiedzmy, że najlepiej byłoby to usunąć. Ja nawet bym to mógł na przykład teraz usunąć, bo zakładam, że nie będzie na naszej stronie bloga. Ale pamiętaj, że to zależy od ciebie. Jeśli prowadzisz blog, no to możesz go przerobić, ale dla spokoju ja bym go po prostu usunął. Prawda? Teraz przechodzimy do ustawień. I yy, nie do ustawień, tylko do. Do pisania. Nie do pisania, tylko do bezpośrednich linków, prawda? Przepraszam za, te, za ten moment. I klikamy tutaj. Wybieramy prawdopodobnie masz wybrany, wybraną tą opcję, a klikamy tutaj permalinki, tak zwane, żeby były w time formacie zapisywane. To nieważne po co, nieważne dlaczego. Jeśli nie wiesz, o co tu chodzi, i nie jest ci ta wiedza do niczego potrzebna. To najlepiej kliknąć nazwa wpisu i wybrać ten. I za chwilę przejdziemy dalej. Kolejnym krokiem jest przejście do dyskusji. I teraz tak. Chcieli, jeśli nie prowadzimy bloga, co zazwyczaj e, inaczej, może nie to, że nie prowadzimy bloga, tylko nie chcemy komentarzy na blogu, no to klikamy sobie tak. Odznaczamy zezwolenie na to, żeby ktoś mógł komentować. Klikamy sobie. Użytkownicy muszą być zarejestrowani i zalogowani, aby móc komentować. To jest takie drugie utrudnienie. I komentarze muszą zostać zatwierdzone ręcznie. Tu klikamy również OK i klikamy Zapisz. I generalnie to jest taki najprostszy sposób na to, żeby wyłączyć dodawanie komentarzy na naszej stronie na WordPressie, jeśli no nie, nie chcemy ich na naszej stronie. Więc to najlepiej zrobić w takim przypadku, gdy nie chcemy po prostu komentarzy na naszej stronie, i zaraz przechodzimy dalej. Kolejnym krokiem jest przejście w ustawienia i dopilnowanie, żeby w adresie administratora była odpowiedni, był odpowiedni mail. Także ja mam akurat roboczy, to nie jest na moim przypadku istotne teraz, ale zawsze należy pamiętać, żeby tutaj było twój docelowy mail, który będzie, do którego będziesz miał dostęp i który, na który będziesz miał dużo przydatnych lub niezbędnych nawet maili z WordPressa. Więc należy zadbać o to, żeby adres administratora był odpowiedni. Teraz przejdziemy sobie do wyboru motywu. Czyli szukamy sobie odpowiedniego motywu, przechodząc w wygląd motywy, klikamy dodaj nowy, ja sobie dodam motyw cadence. To jest bardzo, bardzo fajny motyw, popularny, dający dużo w podstawowej wersji możliwości. W tej podstawowej wersji wiele innych motywów chce często dodatkowej opłaty do wersji pro lub właśnie takie najciekawsze rzeczy jak customizacja czyli zmiana nagłówka i stopki właśnie chcę za to pieniądze najczęściej teraz klikamy jeszcze install cadence starter template bo akurat w tym przypadku nam to się przyda prawda bo to będzie taka strona Prawda, już gotowa do, yy, do działania, że tak powiem. Tutaj możemy sobie wybrać Elementora lub Gutenberga. Ty prawdopodobnie wybierzesz Elementora, jeśli jesteś początkujący. No, w takim razie ja też to zrobię. I możesz sobie wybrać jakiś motyw do zaimportowania, darmowy, bezpłatny, tak zwany. Może, może niech będzie to marketing and SEO best trends, prawda? No, i zobaczcie, tutaj mamy dodatkowe wymagane pluginy, które doinstalują się razem z tym. No, to są dosyć duże pluginy, więc może zmieńmy motyw. Może tutaj będzie troszkę lżej. No, tutaj też jest dosyć ciężko. Chodzi o to, żeby szybko to zaimportować. O, tu jest dosyć lekki motyw i zrobimy full site import. Tu robimy skip, skip i import. I za chwilę pobierze nam się cały gotowy szablon do edycji. Ty oczywiście możesz wybrać inny szablon, inny w ogóle motyw, nie musi to być cadence, ale idziemy tu takim scenariuszem od A do Z, więc po prostu poczekajmy chwilę, aż to się pobierze. Myślę, że taka forma odcinka też jest dosyć fajna, podzielona na pocięte fragmenty, żebyś mógł sobie na spokojnie e, przechodzić do tych, do tych momentów filmu, e, które cię interesują. Ja tu chwilę poczekam, jak to się skończy, to do ciebie wrócę. Wróciłem, tak wygląda właśnie e, skończony proces importu tego szablonu. To nie jest motyw, tylko szablon. Motyw to cadence, a to jest szablon, prawda? No i finished view your site. Klikamy sobie, no i zobaczcie, że mamy już zaimportowany szablon. O, pięknie wygląda, fantastycznie. Dobrze, i teraz akurat ten szablon. Powoduje, że mamy dużo więcej podstron, prawda? Pokażę Wam tylko to jeszcze na szybko, bo tutaj możemy wtedy zmienić jeszcze jedną rzecz, prawda? Zobaczcie, dodało nam wszystkie te elementy, nowe strony. No, jeśli Wasz motyw, szablon, który zaimportujecie, również dodaje Wam takie sekcje, to możecie usunąć stronę główną, którą zrobiliście na początku, bo strona. Home, czyli strona główna jest już wybrana w tym szablonie, który zaimportowaliśmy. I stronę główną możemy sobie ustawić z poziomu. Zawsze, zawsze muszę sobie odklikać do odpowiedniego, bo nigdy nie pamiętam na pamięć, gdzie to jest. Tyle razy już to robiłem, a nigdy nie pamiętam na pamięć, gdzie, o tutaj, gdzie to się ustawia, czyli w czytaniu i twoja strona statyczna, prawda? I teraz zobaczcie, strona główna, to możemy sobie wybrać stronę, którą, którą tak naprawdę chcemy, i to jest strona. Strona główna, a strona z wpisami, czyli z tym, czyli blogowa, to jest inna strona. No i to widać właśnie tutaj, prawda? To jest strona główna, a to jest główna strona blogowa. To należy pamiętać takie rozróżnienie. To nic, że nam tutaj nie pasuje firma budowlana, bo akurat nie chce mi się szukać szablonu firmy budowlanej, no bo to nie o to chodzi, prawda? I po takim zaimportowaniu szablonu będziemy mogli przejść dalej. Mam nadzieję, że nadążasz i że jeszcze nic trudnego cię tu nie spotkało, prawda? Więc teraz przejdźmy sobie do motywów. Przechodzimy do motywów i mam taką radę. Zawsze usuwajcie motywy, które, których nie używacie. Czyli wybieramy motyw, usuń. Wybieramy motyw, usuń. Po pierwsze, instancja WordPressa jest lżejsza, jest lżejsza do wyeksportowania, jest lżejsza do czyli wyeksportowania, czyli wsadzenia jej do, na przykład na hosting, lub przeniesienia na inny hosting, lub z wersji lokalnej na wersję hostingową, tak jak mówię. Tak jak w tym przypadku, ale zawsze zostawmy sobie jeden motyw. W razie gdyby coś tu się nam popsuło przy którejś aktualizacji, przy którymś aktualizacji, po prostu motywu się, się popsuje, to zawsze możemy na chwilę przełączyć na inny motyw, prawda? Tak samo możemy, na przykład z poziomu FTP, czyli z katalogu na hostingu, zmienić nazwę katalogu i wybrać sobie katalogu motywu i zmienić sobie na inny, i wtedy możemy tak zwane debugowanie zrobić, ale. To już jest troszkę bardziej zaawansowana wiedza, na temat. natomiast w tym momencie interesuje nas, żebyśmy mieli motyw, którego używamy i motyw do zmiany, do ewentualnego przełączenia się na inny motyw. I Fajnie jak to jest domyślny e, motyw WordPressa, ale może być jakikolwiek inny. Pamiętajcie tylko, że przełączanie motywów tak czasem może też motyw popsuć, szczególnie jak jest zrobiony na shortcodach. No i o ile dobrze pamiętam, bo dawno tego nie robiłem, to Divi ma z tym problem, bo ono właśnie chyba tworzy stronę z shortcodów. Także pamiętajcie o tym, żeby mieć jeden motyw główny i jeden motyw zapasowy. Przechodząc dalej, kolejnym krokiem jest. Usunięcie niepotrzebnych stron i podstron, ale to już zrobiliśmy, więc przejdziemy teraz do usunięcia niepotrzebnych wtyczek. Przechodzimy sobie do naszych wtyczek i w domyślnej wersji mamy zainstalowane akurat w tym przypadku takie wtyczki, więc no, za dużo tu nie musimy usuwać, tak? ale czasem jest takie tak zwane holidoli, taka wtyczka za, zainstalowana niepotrzebna i smet. Jaki smet możecie sobie zostawić, ale jeśli będziecie mieli tutaj holidoli, to zawsze możecie sobie ją skasować. Pamiętajcie, żeby mieć tylko te wtyczki, których potrzebujemy na naszym, w naszej instancji WordPressa. A teraz przejdę do instalacji takich powiedzmy niezbędnych wtyczek, czyli takich wtyczek, które zazwyczaj na większości stron powinny się znaleźć lub są. I zacznę od certyfikatu SSL. Certyfikat SSL można zainstalować wtyczką Really Simple SSL, ale ja tego nie pokażę, bo to jest naprawdę metoda, której nie powinniśmy stosować. Po pierwsze, jest dużo tutoriali w internecie na ten temat, a po drugie, nie należy tego stosować należy to zrobić ręcznie. I żeby zrobić to ręcznie, również jest dużo tutoriali, również nagram swój. Ale na tym etapie to jest taki krok yy, niekoniecznie w tym momencie potrzebny na potrzeby tego co nagrywamy, ale pamiętajcie, żeby zawsze zadbać o swój certyfikat SSL i nie robić tego really simple SSL. Dobrze. Jeśli mamy, to mamy, a jeśli nie, to doinstalujmy sobie ochronę przed spamem Akismet, bo to, że nie dostajemy komentarzy, to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy tak do końca chronieni. To jest najlepsza ochrona antyspamowa. Też spamu w formularzu kontaktowym. Dlatego właśnie jeśli prowadzimy sklep na WooCommerce lub strony na WordPressie, to bardzo dobrze jest mieć zainstalowany jednak ten akismet. Yy, skonfiguruj swoje konto później. Ja tutaj na razie tylko chcę pokazać, jak to, jakie wtyczki powinniśmy mieć. Kolejną wtyczką, którą powinniśmy dodać według mnie, jest wtyczka do backupu, czyli do yy, robienia kopii zapasowych strony. Updraft. Również jest konfigu ta konfiguracja tej wtyczki u mnie na kanale. Tutaj zainstalujemy sobie nawet dwie wtyczki. Jedna to będzie um, UpDraft Plus, czyli to, a drugą będzie WP Optimize Cushion Clean. To za chwilę przejdziemy do tego ale to jest pl plugin, który pozwoli nam robić kopie WordPressa. Jak już skończymy naszą stronę, to będziemy mogli skonfigurować po prostu yy, robienie kopii zapasowych niezależnie od hostingu, bo hosting też robi kopie zapasowe, ale ja sugeruję mieć oddzielny do tego plugin i tak jak mówię na kanale jest konfiguracja. Zainstalujmy sobie jeszcze wp-optimize-and-cache. -WP to chodzi o to, że to robi porządek jak już na przykład bardzo często robimy na przykład wersję strony, prawda? Bo na przykład edytujemy stronę, no i powstała wtedy wersja strony. Potem znowu wyedytujemy stronę i znowu powstała wersja strony. To ten WP Optimize ma w sobie wtyczkę kaszującą i wtyczkę pozwalającą na opróżnianie właśnie takich niepotrzebnych tabel i zmniejszanie wielkości bazy. Jak widzicie po zainstalowaniu nie musimy tego od razu włączać. Przejdźmy jeszcze troszkę niżej. Zainstalujmy WP Staging. To jest taka wtyczka, która pozwoli nam e, mieć taką zapasową instancję strony do tego, żebyśmy mogli na niej eksperymentować, czy zmiany wprowadzane na stronę nie psują wersji produkcyjnej, czyli głównej. Również mam na kanale e, prezentację, jak to, jak to wszystko się konfiguruje. No, i zobaczcie, zainstalowaliśmy trzy wtyczki, żadnej nie włączyliśmy, więc przejdźmy sobie po prostu na tutaj, prawda? Możemy je wszystkie włączyć. Prawdopodobnie będzie nas przenosiło do konfiguratorów. Tu nie o to chodzi, więc na samym końcu je włączę. Ale pokazuję tylko, że jest taka szansa, że nie musimy od razu tego odklikiwać. Kolejną wtyczką, a jeszcze tylko jedną rzecz pokażę. Bo niektóre wtyczki robią to samo praktycznie, prawda? I ta wtyczka ja jej głównie używam tylko po to, żeby od czasu do czasu zrobić optymalizację tej bazy, prawda? Czyli robię tak, prawda, i on sobie wszystkie te autodrafty, wszystkie posty, które przenosimy i strony do kosza, wszystkie jakieś spamowe elementy, to wszystko zostaje usunięte, prawda? I to po prostu zmniejsza rozmiar bazy danych. I tak naprawdę oczywiście możemy tutaj korzystać z kaszowania, z mimifikacji plików, ale ja zazwyczaj po takim odpaleniu takiego procesu raz na jakiś czas, ją po prostu kasuję, bo będziemy używać innej wtyczki do kaszowania, do a nie potrzebujemy kilku wtyczek robiących to samo. Czyli jak już wiesz, do czego służy ta wtyczka, to ja sobie wrócę tutaj i mogę ją tak naprawdę już usunąć, bo ja. ją... Tylko do tego celu tutaj za, zainstalowałem. Także usuwamy i za chwilę do Was wracam. Wtyczka została usunięta i dodamy sobie wtyczkę, właśnie do cachowania, tylko inną. Zrobimy tak: Fastest, cache i zainstalujemy taką wtyczkę z takim właśnie gepardem czy leopardem. Klikamy zainstaluj, i to jest wtyczka, która będzie nam służyła do kompresji, do, do, do cachowania strony. Tak naprawdę moglibyśmy zainstalować ją na samym końcu, ale po prostu chodzi o to, żebyś wiedział, które wtyczki ci się przydadzą, bo nie będziemy ich teraz konfigurować i zawsze możesz o nich sobie poczytać oddzielnie, poszukać w internecie dodatkowych informacji. Ale jeśli je ci wszystkie tutaj wylistuję, to zawsze będziesz wiedział, na co zwrócić uwagę. Jeśli używasz serwera na yy, hostingu z Lightspeed, to ta wtyczka jest jeszcze lepsza. Ale nie każdy serwer jest, hosting jest na LightSpeedzie, więc używamy wtyczki WP Fastest Cache przykładowo, prawda? Teraz przejdźmy jeszcze do kolejnej wtyczki, którą, o której powinniśmy nigdy nie zapominać. Wtyczka do SEO. To jest najpopularniejsza wtyczka SEO, ale. Ja korzystam z niej, ale też z SEO Pressa, ale ze względu na to, że jesteś prawdopodobnie początkującą osobą, to zalecam IOS-SEO, bo jest bardzo dużo y, tutoriali z niej, więc bardzo dużo wiedzy możesz za darmo pozyskać, w, jak to skonfigurować. Więc to jest kolejna wtyczka, która na pewno Ci się przyda. Oczywiście pamiętaj, że y, to są subiektywne opinie. Y, nie musisz robić wszystkiego jak ja, ale to są wtyczki, z których ja najczęściej korzystam przy po, na początku, właśnie, budowy stron. I za chwilę do Ciebie wrócę. Kolejną wtyczką, którą polecam, jest SMUŻ, czyli taka wtyczka do kompresji i optymalizacji zdjęć. Oczywiście. Oj, chyba źle napisałem. Możemy też Robin Hooda zainstalować, ale ja czyli to właśnie, ale ja bardzo często używam Smash. I to jedna i druga wtyczka jest bardzo dobra, tylko zobaczcie, która jest popularniejsza. Ta ma milion aktywacji, ta ma tylko 100 tysięcy, i ta ma ostatnią aktualizację 11 miesięcy temu, a ta ma 3 tygodnie temu, więc zainstalujmy sobie. Właśnie tego smusza, i to jest wtyczka, która pozwala po prostu optymalizować zdjęcia, bo pamiętajmy o tym, że zdjęcia, zanim wrzucimy na stronę, należy lekko obrobić. Nie należy wrzucać pełnych formatów, na przykład z aparatu, gdzie te rozmiary potrafią być 4000 na 3000, coś i te pliki ważą po 7-8 MB. Potem mamy na stronie pełno takich zdjęć, no i nie o to chodzi, prawda? Ta wtyczka pozwala nam optymalizować już tak jakby wrzucane zdjęcia, ale zanim wrzucimy zdjęcie też powinniśmy mieć lekką optymalizację właśnie, czy to na przykład zmienić na format inny z PNG na JPG albo odwrotnie prawda, tutaj to wszystko sobie skipnę i zobaczcie, pokażę wam tylko szybko jak to działa System, ta wtyczka po prostu sprawdza nasze zdjęcia, prawda? I zobaczcie, 11,76 załączników powinno być skompresowane. I teraz zobaczcie, klikamy kompresuj masowo, bo motyw ma swoje jakieś zdjęcia, prawda? I szybciutko Wam tylko pokażę, na czym to polega. W wersji darmowej, o ile się nie mylę, były ograniczenia względem ilości, które można naraz z, zoptymalizować tych zdjęć. Ciekawe, czy to pozostało, czy nie. Bo niektórzy używają wtyczek w wersji Pro i wtedy na przykład korzystają z innych rozwiązań, ale ja tu pokazuję rozwiązania darmowe, więc takie dla, dla początkujących lub osób, które nie chcą przepłacać, lub y, może przepłacać to złe słowo, bo we, to nie jest przepłacanie, tylko generalnie nie chcą płacić prawda, za wtyczki. Zobaczcie, trochę to trwa, ale zobaczcie, już, już troszkę oszczędziliśmy. 16 obrazów skompresowano i 5% biblioteki zostało zoptymalizowane. Ja za chwilę do Was wrócę, bo widzę, że ten proces będzie troszkę trwał. Wznowiłem nagrywanie, żeby Wam pokazać, że właśnie tak jak mówiłem wcześniej, użytkownicy wersji darmowej mogą w jednym baczu, czyli w jednej partii. Tylko 50 na raz zdjęć zoptymalizować. Zbliżamy się do tego momentu i po prostu nie chciałbym, żebyś miał sytuację, że nie wiesz, co się dzieje, więc zobaczysz, jak zareagować na ten komunikat, który tu będzie, prawda? Już jest 48 i za chwilę będzie 50 zdjęć. O, i widzicie? I teraz zostało to zatrzymane na 50 fotkach. I teraz robimy resume. I powinien dograć ostatnie 26 yy, zdjęć w osobnej partii. I teraz możesz, możesz powiedzieć, że no dobrze, ale yy, z drugiej strony, no co, po co mam płacić za wersję Pro, jak yy, skoro, skoro to trzeba tylko kliknąć i żeby to zadziałało, prawda? No nie do końca, bo pamiętaj, że mówimy tu o prostej stronie wizytów, w, typu wizytówka. Która tak naprawdę no nie ma dużo zdjęć, nawet jeśli masz realizację i będziesz miał łącznie tych zdjęć, nie wiem, 100, 100 ze wszystkimi zdjęciami, prawda, na WordPressie, to to nie jest dużo, ale jeśli masz sklep z kilkoma tysiącami zdjęć, bo, bo masz na przykład tysiąc produktów i każdy produkt ma cztery zdjęcia, i wyobraź sobie, że masz na przykład 5000 zdjęć i musisz to wszystko odklikać po 50, po 50 w partii. No, nie będziesz trzy dni poświęcał na to, żeby odklikiwać zdjęcia, no bo lepiej zapłacić kilka dolarów czy kilkanaście dolarów, bo to jest mniej niż czas, który na to poświęcisz. Więc to jest między innymi powód, dla którego jeśli masz dużo zdjęć, to warto kupić wersję Pro, tu nawet jest jakaś zniżka dla osób, które tego wcześniej nie mają. To już się kończy, zobaczmy, co tu jeszcze może. W... Widzicie, o, zoptymalizuj obrazy. Dwa razy lepiej możemy odklikać, usuń metadane z obrazu, prawda? Co tu jeszcze mamy? Bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy można tutaj, jakby z, 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 skon, skompresować, i bardzo dużo rzeczy można zrobić, prawda? No i zobaczcie, i tak było całkiem nieźle, bo. 148 kB to nie jest duża, to nie jest taka duża optymalizacja, ale to dlatego, że twórcy na pewno zadbali o to, żeby no zdjęcia były już odpowiedniej jakości, prawda? Także za chwilę przejdziemy do, do następnej wtyczki. Teraz przejdźmy sobie do wtyczki, która ma ułatwić tak naprawdę e, zarządzanie formularzami. Jeśli będziesz korzystał z formularza. No to sugeruję ją dodać. To jest Fluent SMTP. To jest wtyczka, która pozwala w miarę zarządzać. Yy, może inaczej, SMTP. Yy, to jest wtyczka, która pozwala zarządzać. Yy, to jest o dokładnie ta wtyczka, prawda? Pozwala yy, nie. Po, nie mieć tych problemów, które spotykają często ludzi, którzy zakładają strony na WordPressie, czyli nie dochodzą maile, nie dochodzą formularze na hosting, prawda? I ta wtyczka jest po to, żebyś mógł sobie skonfigurować to tak, żeby formularze dochodziły i wychodziły i żeby to wszystko działało zgodnie z tym yy, protokołem SMTP. Także jeśli korzystasz z formularza, to zainstaluj sobie tą wtyczkę i ją skonfiguruj, a jeśli nie, to przejdź do następnej wtyczki, czyli tej, którą teraz będziemy omawiać. Ostatnią wtyczką, którą omówię, jest wtyczka do analityki Google. I teraz tak Mam na swoim kanale film, w którym opisuję, jak skonfigurować Google Sidekick, ale za, w tamtym filmie zachęcam też do tego, żeby na stronie implementować tylko kod analityczny i niekoniecznie używać na stronie tej wtyczki, bo to jest po prostu kolejna wtyczka. Zobaczcie, ile już ich mamy, tak naprawdę. To już i tak jest bardzo dużo, a jeszcze nawet nie zaczęliśmy strony budować, prawda? No i oczywiście nie wszystkie one się Wam przydadzą zawsze. Ale tak na przykład Caden Starter Templates możemy usunąć Fluent Forms, prawda? Różne rzeczy. Możemy nie używać formularza i możemy usunąć Fluent SMTP, prawda? Tak samo możemy backa, staging usunąć i instalować go dopiero wtedy, gdy będziemy chcieli wprowadzać zmiany na WordPressie. To jeszcze można lepiej zoptymalizować, ale ja chcę, żebyś zapoznał się z takimi podstawowymi wtyczkami. No i ostatnią z tych podstawowych wtyczek jest tak, jak właśnie mówię: Google Sidekick. Więc jeśli podejmiesz decyzję, że zostawiasz analitykę na stronie i oczywiście masz dostęp do tej analityki ze strony. Yy, z poziomu Google Analytics, ale możesz mieć też z poziomu swojej strony na WordPressie. Więc jeśli preferujesz tą wersję, jesteś początkującym, już ci pokazuję. Google Site Kit. Nie Google, tylko Google. <laughs> I teraz tak. Jest Site od Google i klikamy Zainstaluj. To jest też bardzo dobra wtyczka, ale no wersja płatna jest tutaj taka dosyć yy, droga według mnie. W zależności od tego, co anali... znaczy, to, to, co daje za tą cenę, to według mnie niekoniecznie to jest istotne. Lepiej według mnie poruszać się w Google Analytics. I teraz tak, klikamy włącz, i wtyczka będzie prosiła, poprosi nas, prawda, o skonfigurowanie. Konfigurację tej wtyczki mam na swoim kanale, więc nie będę przydłużał. Odsyłam Cię do y, tego filmiku. No i tak naprawdę to by było na tyle. I teraz zobaczcie. To jest dopiero moment, w którym zaczynamy budować naszą stronę na WordPressie. I tak jak mówię, nie musi to być taka kolejność, w jakiej to zrobiłem, nie muszą być wszystkie, nie muszą być nawet wszystkie naraz włączone, ale mam nadzieję, że zapoznałeś się z wtyczkami, które ułatwią Ci życie i naprawdę sprawią, że proces tworzenia będzie przyjemniejszy. Za chwilę do Ciebie wrócę. Ostatnią rzeczą, którą proponuję zrobić, jest dodanie logo i fawikony. I tak naprawdę chodzi o to, że bardzo często ludzie zapominają o tej fawikonie. Fawikonka to jest oto. To jest to, co wyświetla się tutaj na, w, zakładko, w zakładkach, prawda? Tu jest akurat fawikonka WordPressa, i w zależności od motywu, musimy ją sobie tutaj y, wgrać, prawda? Mając motyw Cadence, y, możemy przejść do dostosowania. I to będzie chyba w headerze. Tak, tu mamy logo i możemy sobie logo nadgrać, prawda? Możemy wgrać jakieś do biblioteki i sobie to po prostu tutaj wrzucić. I to jest logo strony, a my będziemy szukać za chwilę Fawikonki. Favikonka będzie prawdopodobnie w site identity, prawda? I site identity możemy sobie tutaj wgrać ikonę, czyli... Ciekawe, czy wystarczy to przerzucić. Nie. Czyli klikamy sobie. Wybierz, prawda, jeszcze raz. Wybierz ikonę witryny i możemy przerzucić na przykład jakikolwiek chcemy obrazek. Klikamy. Yy, wybierz. I już mamy. I zobaczcie, fawikonka się zmieniła. Czyli pamiętajmy o tym, żeby wrzucić logo strony i fawikonkę. Klikamy. Opublikuj. I przechodzimy jeszcze raz do. Naszego headera do naszego logo i możemy zmienić logo tożsame z fawiką, prawda? Pamiętajcie, że możemy je przyciąć lub nie. Robimy przytni obrazek do, naszego, do naszej pożądanej jakby wielkości. Klikamy, klikamy opublikuj i zobaczcie, że wszystko jest bardzo fajne i spójne. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że przyda się Wam to nieraz, że wtyczki, które tu pokazałem, są na tyle Wam przydatne, że skorzystacie z nich wiele razy i zachęcam do szukania informacji o nich, jak je konfigurować na moim kanale lub na innych kanałach. Dzięki, na razie. Hej!